Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Maria Jędrzejczak. Pracuję w bibliotece w Chobienicach. Trwa tydzień bibliotek, więc z tej okazji chciałam Państwu przeczytać kilka wybranych fraszek Jana Kochanowskiego. Fraszki wybrane. Fraszki tym książkom dzieją, kto się puści na nie, uszczypliwym językiem za frasztę się stanie. Księgi pierwsze, na swoje księgi, nie dbają moje papiery o przeważne bohatery. Nic u nich Mars, chocia srogi i Achilles prędko nogi, ale śmiechy, ale żarty, zwykły zbierać moje karty. Pieśni, tańce i biesiady schadzają się do nich rady. Statek tych czasów nie płaci, pracą człowiek próżno traci. Przy fraszkach mi wżdy naleją, a to wniwecz, co się śmieją. O żywocie ludzkim. Fraszki to wszystko, cokolwiek myślemy. Fraszki to wszystko, cokolwiek czyniemy. Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy, próżno tu człowiek ma co mieć na pieczy. Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława, wszystko to minie jako polna trawa. Naśmiawszy się nam i naszym porządkom, wemkną nas w mieszek, jak czynią łądkom. Dobrze, kolejna fraszka ma tytuł Na gospodarza. Posadziłeś mię wprawdzie nie najgorzej, ale trzeba mięsa dawać sporzej. Przed tobą widzę półmisków niemało, a mnie się ledwie polewki dostało. Diabłu się godzi takowa biesiada. Gościem czy świadkiem ja twego obiada? O doktorze Hiszpanie. Nasz dobry doktor spać się od nas bierze, ani chce z nami doczekać wieczerze. Dajcie mu pokój, najdziem go w pościeli, a sami przed się bywajmy weseli. Już po wieczerzy pójdźmy do Hiszpana, ba, wierę, pójdźmy, ale nie bez dzbana. Puszczaj, doktorze, towarzyszu miły, doktor nie puścił, ale drzwi puściły. Jedna nie wadzi, daj ci Boże zdrowie, by jeno jedna, doktor na to powie. Od jednej przyszło, aż więc do dziewiąci, a doktorowi mózg się we łbie mąci. Trudny, powiada, mój rząd z tymi pany. Szedłem spać trzeźwo, a wstanę pijany. Na młodość. Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli, którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli. Na starość. Biedna starości, wszyscy cię żądamy, a kiedy przyjdziesz, to zaś narzekamy. Do miłości. Chyba w serce miłości proszę nie uderzaj, ale na każdy członek inszy śmiele zmierzaj. O żywocie ludzkim. Wieczna myśli, któraś jest dalej niż od wieka, jeśli cię też to rusza, co czasem człowieka, wierzę, że tam na niebie masz mięso pust prawy, patrząc na rozmaite świata tego sprawy. Bo leda co wyrzucisz, to my jako dzieci w taki treter, że sobą wyniesiem i śmieci. Więc temu rękaw urwą, a ten czapkę straci, drugi tej kroto chwilę i włosy przypłaci. Na koniec niefortuna albo śmierć przypadnie, to drugi, choćby nie rad, czacz porzuci snadnie. Panie, godno li, niech tę rozkosz z tobą czuję, niech drudzy za łby chodzą, a ja się dziwuję. Ku muzom. Panny, które na wielkim Parnazie mieszkacie, a i pokreńską rosą włosy swe maczacie, jeślim się wam zachował jako żywy statecznie, ani mam wolej z wami rozłączyć się wiecznie. Jeśli królom nie zajrzę pereł ani złota, a milsza mi daleko niż pieniądze cnota, jeśli nie chcę, żebyście komu pochlebiały albo namię u ludzi niewdzięcznych żebrały,
Proszę, niech ze mną zaraz Myrymy nie giną, ale kiedy ja umrę, one niechaj słyną. O koźle, kozie, kto go zna, piwszy do północy, nie mógł do domu trafić o swej mocy. Ujrzawszy kogoś, słuchaj, panie młody, proszę cię, nie wiesz ty mojej gospody? A ten, niech cię znam, tedy się dowiewa, jam pry jest kozię, idże spać do chleba. Do fraszek. Fraszki moje, coście mi dotąd zachowały, nie chcę, żebyście kogo źle wspominać miały. Lecz jeśli wam nie gmyśli cudze obyczaje, niechaj karta występom, nie personom łaje. Chcecie li chwalić kogo, chwalcież, ale skromnie, by pochlebstwa jakiego nie uznano po mnie. To też wiedzcie, że drudzy swej się chwały wstydzą, podobno, że chwalnego w sobie nic nie widzą. Do dziewki. A co wiedzieć, gdzie chodzisz, moja dziewko śliczna, a mnie tymczasem trapi tęskność ustawiczna, jakoby słońce zaszło, kiedy nie masz ciebie, a z tobą i w północy zda się dzień na niebie. Na dom w Czarnolesie. Panie, to moja praca, a zdarzenie twoje. Raczysz błogosławieństwo dać do końca swoje. Inszy niechaj pałace marmurowe mają i szczerym złotogłowem ściany obijają. Ja, panie, niechaj mieszkam w tym gniaździe ojczystym, a ty mię zdrowiem opatrz i sumieniem czystym, pożywieniem uczciwym, ludzką życzliwością, obyczajami znośnymi, nieprzykrą starością. Na zdrowie. Szlachetne zdrowie. Nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. Tam człowiek prawie widzi na jawie i sam to powie, że nic nad zdrowie, ani lepszego, ani droższego, bo dobre mienie, perły, kamienie, także wiek młody i dar urody, mieścia wysokie, władze szerokie, dobre są, ale gdy zdrowie wcale. Gdzie nie masz siły i świat niemiły, klinocie drogi, mój dom ubogi, oddany tobie, ulubuj sobie. Wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie tych fraszek. Dziękuję. Dobra. Czas wam już zostaną trzy. Nie źle. Nie, tu jest znak zapytania. Od nowa. O, co ty tu, ja tu jeszcze miałeś posłuchać? No kobieto, ja to mam film na parę minut, a nie na dwie godziny. No przecież jak ty pokasujesz, to będzie na chwilę. Czasem człowieka. Może... Na spokojnie, ale. No wiem, ale to wiesz, to drugi. O żywocie ludzkim. Się godzien po... To nie, to wykreślamy. Czytam na linę.